Witam na kanale Studenie Czarodziej. Wytrzymałość materiałów. Zdaje się, że dawno, dawno, niedawno, dawno nic nie było. Jest temat, który no często jest mylony ze ściskaniem, ze zginaniem, a tak naprawdę to są jakby dwa tematy w jednym, czyli ściskanie mimośrodowe. Przypominam, że rozciąganie mimośrodowe to też jest prawie to samo, tylko że kierunek jest inny. I co to w ogóle jest ściskanie mimośrodowe? To jest coś takiego, że jeżeli mamy zwykły sobie tego typu prostopadłościan, i jeżeli ja będę naciskał dokładnie w osi, no tu jest oś jego pionowa, jeżeli będę dokładnie ściskał go w osi, to się będzie nazywało ściskaniem. Ale jeżeli ja nie będę ściskał w osi, tylko ta siła będzie przyłożona gdzieś tu na przykład na brzegu albo nie daj Boże tu w rogu, to wtedy będzie ściskanie, ale nie tylko, bo będzie również jeszcze zginanie. No to można sobie wyobrazić bardzo prostą sytuację, że jeżeli na przykład wyobrazić sobie taki stół barowy, stół, który jest w barze, i ten stół będzie miał okrągły blat, no i blat będzie miał nogę. Jak wiadomo, noga jest w pionie. I można sobie wyobrazić, że ktoś będzie z góry, usiądzie sobie ktoś tu na samym środku. I będzie jakieś tam M razy G, czyli masa razy przyspieszenie ziemskie. No i wtedy noga jest ściskana dokładnie tą siłą. Ale co będzie, jeżeli ktoś w tym barze zatraci poczucie przestrzeni i usiądzie sobie na tym stole, ten sam człowiek o tej samej masie usiądzie sobie na brzegu. No, też tą nogę obciąża. Oczywiście ściska. A dodatkowo jeszcze on jeszcze tą nogę na tym ramieniu będzie zginał. To jest ramię równe promieniowe stołu. I to właśnie będzie ściskanie mimośrodowe nogi. Czyli na całej długości ta noga będzie zginana takim właśnie momentem. Siła razy ramię. No i to właśnie jest to, o czym często zapominamy. No bo jak o czymś się mówi rzadko, to się zapomina. Ja tylko dzisiaj pomyślałem, że wrzucę zadanko ze ściskania mimośrodowego. No i pytanie jest, po pierwsze, oblicz naprężenia zredukowane, a po drugie, narysuj wykresy sił wewnętrznych. Może od początku, bo lećmy sobie po kolei, bo jedno z drugiego wynika. Jeżeli są naprężenia zredukowane, to każdy pamięta hipotezę Hubera. A jak nie pamięta, to teraz się przypomni. Można nie pamiętać, nie trzeba pamiętać. Po to jest literatura i po to jest ten kanał, żeby nie pamiętać wszystkiego. Hipoteza Hubera. Hipoteza Hubera mówi, że może ten, co wymyślił tę hipotezę, zdaje sobie sprawę z tego, że są cztery rodzaje różnych naprężeń, które mogą się zdarzyć. Czyli na przykład są naprężenia rozciągające, naprężenia zginające, są naprężenia ścinające i naprężenia skręcające. I czemu ja tak wpisałem do takich pierwiastek, w te kwadraty, w te nawiasy, tą trójkę tu jeszcze wrzuciłem? No właśnie, bo ten cały Huber, ten pan Huber wymyślił, że skutek tego obciążenia, tego naprężenia jest różny dla różnych rodzajów obciążeń.
Nie wymyślił, że trzeba pomnożyć kwadrat tych naprężeń ścinające, skręcające przez 3 jeszcze. A to rozciągające i zginające zostawić tak jak jest, tylko podnieść do kwadratu. No ale to z tego jest konsekwencja taka, że żeby w ogóle cokolwiek policzyć, no to musimy sobie wziąć i każde z tych naprężeń policzyć i potem dopiero wrzucimy sobie do tego głównego wzoru. Na pewno naprężenie rozciągające będzie, może w minusie ściskające, to na pewno będzie zginanie, no bo jest zginanie, weźmy na tym, właśnie, na tym ramieniu. Jest ramię. Jest ramię. Ramię się nazywa, czy ramię wynosi a pół. Czyli liczymy sobie zawsze od osi. Na pewno nie będzie ścinania, ponieważ ta siła, która obciąża, jest wzdłuż osi. Jakby była w poprzek, to wtedy by było ścinanie. A tak jest wzdłuż, także nie ma ścinania. No i też nie ma skręcania, ponieważ ta siła działa wzdłuż osi i nie jest możliwe, żeby ona kręciła tą osią. Jak masz kierownicę, kręcisz kierownicą, załóżmy, to jest kierownica. O, jakoś tak tutaj gdzieś tam powiedzmy. I ta kierownica, żeby ją kręcić, to trzeba kręcić, zakręcić ją trzeba, nie? Ale co by było, gdybyś na przykład nie kręcił tą kierownicą, tylko nawet wziął sobie, zaczął tutaj nią naciskać. Czy ona by się kręciła? No nie bardzo. Nie bardzo, po prostu tylko naciskam. I nie byłoby tu żadnego momentu skręcającego. Także mamy tak. Mamy rozciąganie, zginanie, ścinanie, skręcanie. Nie ma ścinania i nie ma skręcania. Tu będzie 0, 0. Ok, czyli możemy sobie wziąć, po pierwsze policzyć sobie naprężenia rozciągające. Naprężenia rozciągające. Zrobimy sobie w punktach, będzie wszystko jasne. Każdy będzie umiał to powtórzyć. Rozciągające. No i jak to się naprężenie liczy? No naprężenie się liczy w ten sposób, że naprężenie to jest iloraz siła, w tym przypadku minus P, podzielona przez powierzchnię. No powierzchnią oczywiście wiadomo jest przekrój tego całego prostopadłościanu. Jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć, no to jest kwadrat. Więc to będzie A razy A. Proszę zapisać, że to jest minus P razy podzielić przez a pół, a kwadrat. No dobra. Mamy rozciąganie. Teraz drugi punkt, oczywiście naprężenia zginające, ale zanim to trzeba sobie wziąć ten przekrój, który jest zginany i policzyć sobie tak zwany moment bezwładności przekroju. Moment bezwładności przekroju. To się potem przyda do naprężeń zginających. Moment bezwładności przekroju. Przekroju. No i to jest kwadrat, czy prostokąt, to moment bezwładności będzie równy podstawa razy wysokość do trzeciej przez 12.
Inaczej mówiąc prościej, a do czwartej przez 12. Kolejny punkt, jak już mamy moment bezwładności, to teraz będzie wskaźnik przekroju na zginanie. To wynika z tego momentu bezwładności. No, naprężenie rozciągające wymaga mniej pracy, a tu przy zginających tu jest trochę do policzenia. Wskaźnik przekroju na zginanie. I możemy sobie wyobrazić ten kwadrat. Może go tutaj wrzucę na gdzieś z boku. Będzie tu. I teraz jest tak, że oś x-ów. Oś x-ów będzie tu. Xc właściwie. Czyli to jest oś centralna, która przechodzi przez środek ciężkości tego przekroju. Chyba jest w połowie wysokości. Oczywiście wysokość jest A, szerokość jest A. I to jest taka wielkość, która będzie potrzebna do obliczenia wskaźnika. I to się nazywa Y maksimum, czyli największa odległość od osi centralnej do najdalszego punktu. I piszemy sobie Wx, to jest Xc przez Y maksimum, czyli to jest A do czwartej przez 12 podzielić przez A pół. Ja będę to zapisać pod jedną kreską, to nam się tu uprości coś. A do czwartej razy 2 przez 12 razy A. Tu się uproszczą. Tu się uproszczą. I wyjdzie A do trzeciej przez 6, tak? Dobrze. A do trzeciej przez 6. Bardzo ważne, żeby na tym etapie sobie skontrolować, że jednostką tego wskaźnika będzie metr do trzeciej potęgi. Jak wychodzi inaczej, to potrzeba sobie zastanowić, co nie wyszło. Jest metr do trzeciej potęgi. No dobrze, jak mamy wskaźnik, teraz można sobie wziąć. Idziemy sobie dalej. Jak jest wskaźnik, to teraz można sobie policzyć moment zginający, czyli punkt czwarty. Punkt czwarty, moment zginający. Zginający. No jak widać, to jest siła razy ramię. Zawsze pamiętaj, że ramię i siła są prostopadłe. Czyli będzie P razy A pół. Czyli moment gnący to się równa P razy A pół. No jak już jest moment, jest wskaźnik, to można policzyć już naprężenia zginające. Naprężenia zginające. Naprężenia zginające. Czyli sigma G to się równa moment gnący przez wskaźnik. To się równa. I tak zapiszemy. P razy A pół, potem to się uprości. P razy A pół przez
a do trzeciej przez 6. A do trzeciej. No, musi być tak, przez 6. To tu się już uprości coś. Tu też się uprości. Będzie równe. Tu się uprościło. Się uprościło. To jest 3p. 3p przez a kwadrat. I mamy teraz te dwa naprężenia. Czyli naprężenie zginające. Chciałem prostokąt narysować, nie wyszło. Naprężenia zginające. Wyżej są naprężenia rozciągające. No i teraz można sobie z tego zrobić, urodzić właśnie naprężenia zredukowane, czyli z tego genialnego wzoru na sigma red. No to już, można sobie to teraz policzyć. Czyli punkt 6 to będzie, to będą naprężenia zredukowane. Tak, żeby za porządkiem iść, to może zapiszę. Sigma, tam chyba sigma R oznaczyłem. Sigma R plus sigma G. Kwadrat plus 3. Tau plus tau S. Kwadrat. I to sobie wrzucimy. Wiadomo, że naprężenia styczne będą równe 0, to już mówiliśmy o tym. Tu chyba mi się wydaje, że minus. A, tu gdzieś. Nie, nie zginął minus, bo tu jest minusem. Ten minus nie ma aż takiego znaczenia większego w tej sytuacji. Dlatego, że kwadrat tutaj będzie. Ok. Czyli można sobie to wrzucić. Do pierwiastka sigma R będzie P przez A pół. P przez A pół. Plus 3P. Przez a pół do kwadratu. No jeżeli tak jest, no to po prostu będzie wyrażenie pod tym pierwiastkiem, czyli p przez a pół plus 3p przez a pół. No wynika z tego, że to będzie 4p przez a pół. I powinno być oczywiście jednostka newton przez metr kwadrat, czyli paskal. Tu jest newton jako siła, no i a kwadrat to będzie metr kwadratowy, czyli newton przez metr kwadrat to się równa paskal. Jak tak wyszło, to... Jeżeli zakupiłeś Alibre, przerobiłeś wszystkie samouczki i wydaje ci się, że już potrafisz modelować, to super trafiłeś, bo mam dla ciebie zarąbisty kurs, który wyjaśni ci pewne kruczki, gdzie możesz to robić lepiej, gdzie możesz bardziej świadomie modelować. Wbijaj w poniższy link i zapoznaj się z ofertą. Zaawansowane metody modelowania 3D w Alibre. To coś dla ciebie. Czyli pierwszy punkt zrobiony. Drugi punkt, narysuj wykresy sił wewnętrznych. To może ja tu wrzucę tego prostopadłościana. Tak, i tu są te siły po obu stronach. I można sobie wyobrazić takie coś, że będzie naprężenie. Właśnie, co to znaczy wykresy sił wewnętrznych? Nie powiedziałem. Tu nie chodzi tyle o siły, co również o momenty, czyli w tej sytuacji siłą wewnętrzną będzie siła ściskająca, a drugą siłą wewnętrzną będzie moment zginający.
Jak widać, jedno i drugie będzie stałe na całej długości tego prostopadłościanu, bo niezależnie od tego, gdzie tą siłę przesuniesz, na przykład, to zawsze to ramię będzie równe a pół. Wobec tego nie da się inaczej tego zrobić. Tutaj było na minusie. A tu będzie na plusie. Czyli tak. Siła normalna. O, trochę za cienki. Siła normalna. I tu jest minus P. Minus P. A moment gnący będzie siła razy ramię, czyli P razy A pół. Wszystko w takim razie. Ważne tylko, żeby widzieć, które naprężenia są, które nie występują. Mówię, kluczową sprawą jest przyjrzeć się, jak biegnie ta oś tego sześcianu, prostopadłościanu, jak ona leci i w stosunku do tej osi, jak leci ta siła, która obciąża. Jeżeli jest wzdłuż tej osi, to nie będzie ani ścinania, ani skręcania, no bo nie ma możliwości takiej. Także to było na tyle. Oczywiście liczę na kolejne subskrypcje. Dziękuję za te, które dostałem już. No i do następnego razu zapraszam.